Cześć moje drogie dzieciaki, to ja, wasza lekarka, bajkopisarka. I jest ze mną dzisiaj moja, uwaga, uwaga, wróżka Zuzia. Dzisiaj wróżka Zuzia chciałaby, żebyście poznali jeszcze jedną jej przyjaciółkę. Zaraz wam ją pokażę. Gotowi? Uwaga, uwaga, 3, 4. To jest właśnie Marcelinka. Marcelinka jest skrzydlinką motylinką i bardzo lubi motylki. Czy wiecie, że każda wróżka i każdy wróżek mają motylki? Dzięki tym motylkom wróżki mają piegi na noskach, skrzydełka i kręcone włosy. A Marcelinka ma jednego dodatkowego motylka. I popatrzcie, dzięki temu ma mały nosek, ma nisko osadzone uszka i ma oczka jak migdałki. Skrzydlinki motylinki, tak jak Marcelinka, uwielbiają się bawić. A to wszystko dzięki dodatkowemu motylkowi. Moje drogie dzieci, czy wiecie, że na naszej planecie Ziemi żyją dzieci podobne do Marcelinki? Tylko te dzieci nazywają się troszkę inaczej. Powiem wam, że dorośli to potrafią wymyśleć takie trudne nazwy. Na te dzieci, uwaga, uwaga, na naszej planecie mówi się dzieci z trisomią chromosomu 21. Bardzo trudna nazwa, prawda? Ale na szczęście rodzice tych dzieci wymyślili trochę lepszą nazwę i mówią na te dzieci zespolaki. Dzisiaj przedstawię wam moją przyjaciółkę. Ta przyjaciółka nazywa się Zosia. Zosia jest właśnie zespolakiem. Popatrzcie, to jest Zosia. Moje drogie dzieci, można powiedzieć, że na naszej planecie zespolaki troszkę różnią się od nas. A wiecie dlaczego? Jeśli uważnie mnie słuchaliście, to pamiętacie, że wróżki mają motylki, a ludzie? A ludzie mają chromosomy. To dzięki chromosomom wiemy, że każdy wygląda w określony sposób. Ma określony kolor włosów, kolor skóry, kolor oczu. I niektórzy ludzie czasami mają jeden dodatkowy chromosom. I właśnie takie osoby to tak zwane zespolaki. I tak jak Marcelinka troszkę różniła się od Zusi, tak osoby z dodatkowym chromosomem. Ta nazwa jest bardzo trudna, prawda? Widzicie, z czym możecie ją skojarzyć? Zaraz wam pokażę. Popatrzcie. Chromosom może wam się kojarzyć z chrumkaniem świnki. I dzięki tym chromosomom dodatkowym niektórzy troszkę inaczej mogą wyglądać. Dzieci z dodatkowym chromosomem czasami troszkę się smucą. Wiecie dlaczego? Ponieważ troszkę trudniej im się maluje, troszkę trudniej im się rysuje, czasami wolniej biegają i czasami trudniej im się mówi. Ale wiecie, co jest najważniejsze? Że każdy z nas jest inny i każdy z nas jest wyjątkowy, ale każdy potrzebuje przyjaciół i akceptacji. I jest taki jeden wyjątkowy dzień, to jest pierwszy dzień wiosny, czyli 21 dzień marca, kiedy właśnie obchodzimy święto tych dzieci i pokazujemy im, że są dla nas bardzo ważne i że są potrzebne w naszym życiu. I uwaga, uwaga, moje drogie dzieci, ja też świętuję. Wiecie, jak świętuję? Zakładam dwie różne skarpetki, bo właśnie w ten sposób świętujemy Dzień Dzieci
z zespołem Downa. Dzisiaj dowiedzieliście się, że nie wszyscy wyglądają tak samo i nie wszyscy to samo mogą. Jeśli chcecie, mam dla Was specjalne kolorowanki, które możecie pobrać z mojej strony. Rodzice znajdą link, także zapraszam Was do pokolorowania naszej skrzydlinki motylinki. Mam też dla Was zabawy, które również znajdziecie na mojej stronie. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!